Witam wszystkich Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, właśnie na kanale Farmer z Wielkopolski. Witam wszystkich serdecznie na Was w kolejnym niestety dniu, po dniu dnia kolejnej przerwy nieplanowanej. No niestety powód był taki i zresztą słyszycie od zewnętrznej strony za kamerą, że tak to uznam i będziecie słyszeć, bo moi drodzy, no pogoda nie sprzyja przy nagrywaniu. No wczoraj i w niedzielę dla Was chciałem ponagrywać co najmniej ze 3 filmy na zapas, abyście widzieli chociażby jednego vloga, który też bardzo długo na tym kanale nie było. No i niestety, moi drodzy, nadrobię to dla Was, jeżeli chodzi o pogodę. No bo z tego, co słyszałem, no pogoda jest taka, że masakryczna. No ten wiatr za dużo przeszkodzi i właśnie przez wiatr, moi drodzy, nie ma ochoty się nawet nagrywać, jeżeli chodzi o kanał tutaj na rolniczym, którym dla Was nagrywam te wszystkie filmy, co i jak, i vlogi. No i zresztą to, co widzicie, więc także, moi drodzy, no co. Ale za to witam serdecznie Was w kolejnym filmie z hodowli kurniosek, bo zresztą też na kanale dawno tego filmu nie było. No, moi drodzy, no jak widzicie, kurnik do najczystszych nie należy jeszcze póki co. Trzeba się w końcu zabrać za porządki, które będą mnie czekać w tym kurniku. U klików jest wszystko poogarniane, bo w tamtym tygodniu wywalałem obornik. Obornika miałem dosyć sporo, no bo miałem 2,5 taczki, ale to z tego powodu, że przez miesiąc czasu nie był obornik wyrzucany, no i niestety przeciążyło się. A tak zazwyczaj wywalam co 2 tygodnie, a u kur natomiast mało kiedy. Ale moi drodzy, zaraz rozpoczynam ferię, bo dokładnie dzisiaj mamy wtorek. W piątek ostatni dzień nauki w tym tygodniu i nareszcie długo oczekiwane ostatnie ferie w 2024 roku, jak dla mnie, bo niestety ostatnie ferie w tym roku, bo ostatni rok szkoły mi został, więc moi drodzy, w sumie dobrze wiecie. Na dzisiejszym odcinku, dzisiejszym filmie z hodowli kurniosek, no to troszeczkę opowiem, co sprawię jeszcze, moi drodzy, nowych nabytków, bo ile w tym roku, jak mówiłem, kur będę chciał kupić, no bo dzisiaj taki, żeby o temat, żeby nie było, że tylko to nagram i dziękuję bardzo, dobranoc i w kolejnym odcinku się widzimy, czy tam vlogu. No dzisiaj, moi drodzy, zobaczcie sami, na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza, udostępnienia innym oraz bardzo serdecznie zapraszam na kanały, które są standardowo podawane, linki w opisie pod każdym nowym filmem czy też vlogiem, bo tak właśnie od jakiegoś czasu teraz też na kanale jest, tak samo na kanale moim gamingowym, więc nic innego mnie zostało, jak tylko usiąść na chwilę, żeby to jajko zabrać, bo zawsze jak niosą, to zawsze tam od tyłu, nie wiem z jakiego powodu, ale no jakoś tutaj widać, że kury jakoś mają swoje miejsce, żeby jakoś te jajka znosić. No naprawdę, myślę, że kurnik będzie czyszczony z tego wszystkiego, szczególnie tych odchodów, które tutaj są, bo bardziej dostają boki i tył, moi drodzy, jeżeli chodzi o ściany kurnika, więc jak widzicie sami, no ufajdane to jest, powinno być troszeczkę zdenerwowane później, ale no niestety zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli byłby to okres wakacyjny, cokolwiek, to jeszcze na to bym poradził, ale no swoją drogą wiadomo, że wszystkiego się tak nie uda w 5 minut zrobić, więc swoją drogą tak to wygląda. No nie, jak to, moi drodzy, no jeżeli chodzi o kury, które będę chciał kupić w tym roku, zanim jeszcze kupię, to dobrze wiecie, że będzie budowany kurnik. Myślę, że na te plus 30 kur to powinno być ze spokojem, żeby po prostu zwiększyć produkcję sprzedaży jajek do klientów. Więc no tak czy inaczej, myślę, że dobra inicjatywa byłaby tego wszystkiego, ale no zobaczymy, co jeszcze tutaj na to wszystko się pokaże i ujawni potem, co i jak. No natomiast teraz, moi drodzy, od tego momentu właśnie, jak już mówiłem, chciałbym te daily naprawdę rozpocząć tak, żebyście codziennie nowe filmy widzieli na obu kanałach, no bo nieraz jest ciężko i tak dalej, i tak dalej. No gdyby nie ta pogoda i ten wiatr szczególnie, bo naprawdę nie dość, że wiecznie, to też bardzo dużo ostatnimi dniami tak napadało w niektórych miejscach, jak zauważyłem, i w województwach, to naprawdę zamiast śniegu to ulewy, nie ulewy, wiatry, nie wiatry, i nawet powodzie. No tutaj na szczęście, no też u kur jest teraz błoto, no nie ukrywam, no idzie się wywrócić, więc no trzeba uważać, ale no w niektórych miejscach to masakra, jak ja to widzę, to kurde, dobrze, że nas tak może nie sięgnie,
Jeżeli sięgnie, no to będzie lipa. No dobra, ale mniejsza też z tym. No, poza tym też, moi drodzy, z tymi filmami to naprawdę chcę dla was wrócić, abyście codziennie widzieli nowe filmy i vlogi na kanale gamingowym, także, żeby codziennie nowe odcinki się pojawiały, abyście też widzieli aktywność, żeby była większa niż ostatnio, bo przez ten czas, gdzie nie było filmów, to naprawdę myślałem, że aktywność upadnie w dół i nic z tego już nie wyjdzie. Ale no serdecznie dziękuję wam za prawie 400 widzów, które osiągnięte na kanale już niewiele brakuje. Mamy 393, więc z tego miejsca wam bardzo dziękuję. Pytanka do Q&A także zadawajcie cały czas, bo z tym Q&A nie będę nic odpuszczał. Abyście na kanale widzieli cokolwiek, to odejdę tam, gdzie byłem, bo jednak jak w zimnym tle to nic nie widzicie. O, właśnie teraz ten wiatr nagle zaczął znowu piździć, więc no niestety tak to się radzi. No a co z tymi kurami, moi drodzy? No, jak już mówiłem, dochodowi kurniosek, żeby zwiększyć produkcję, większą sprzedaż jajek, bo właśnie hodowlę kur młodych, które będę kupował nioski, no to szczególnie na to, żeby produkcję i sprzedaż zwiększyć dla klientów i tak dalej, żeby oczywiście, wiadomo, sprzedać te jajka, żeby klienci byli zadowoleni, dbać o to wszystko. No natomiast wybieg myślę, że może być troszeczkę za mały, jeżeli chodzi o to, ale no zobaczymy, jak tutaj by wyglądało. No bo 30 kur od razu być może po zbudowaniu kurnika nie zakupię, tylko zakupię z około 20 sztuk, 25 na początek, żeby tam też wiadomo co i jak wyglądało. Może też się kogut pojawi, zobaczymy, co z tego też wyniknie, bo na tą chwilę, moi drodzy, no sami dobrze widzicie, że wygląda to tak, a nie inaczej. Zobaczymy, bo wybieg nie jest taki jakoś za duży. Jeżeli chodzi o ilość kur, to sam jestem ciekaw, ile by tutaj się zmieściło, ale głównie, żeby tutaj, wiadomo, miały wodę, jedzenie i tak dalej, żeby im po prostu do tego miejsca było doskonale widoczność, największe zapotrzebowanie później na zboże, pasze itp. itd. Więc swoją drogą sami dobrze wiecie, o co mi tutaj przede wszystkim chodzi, więc tak czy inaczej by to wyglądało. Moi drodzy, odcinek z jeszcze, czy tam vlog ze sprzątania kurnika, czyszczenia tego kurnika nie będzie teraz nagrywany, bo na kanale wtedy widzieliście, jak to wyglądało, jeszcze w starym roku nagrywałem, więc myślę, że takie właśnie obrządki, nieobrządki zobaczycie na kanale i tak dalej, raczej we ferie zobaczycie takie też odcinki, vlogi na tym kanale, żebyście nie tylko widzieli to, co dla was nagrywam, ale no przede wszystkim, żeby tą aktywność zwiększyć, bo naprawdę jestem zadowolony to, co zrobiliście, gdzie ten odcinek został opublikowany z nowymi nabytkami 1 lutego, co właśnie mówiłem, że już daily będzie na bieżąco cały czas, bez żadnej przerwy. No niestety, gdyby nie ten wiatr, to i tak by się działo, a jak widzicie, że wiatr wieje, piździe, no to niestety nic innego na to poradzić za dużo nic nie mogę, więc no niestety trzeba się do tego dostosować, ale jak pogoda i no przestanie być taka, jaka jest teraz, no to chcę, moi drodzy, żeby na zapas to nagrywać, żebyście widzieli na kanale nowe filmy i tak dalej, we ferie oczekujcie odcinka z planów na bycie rolnikiem od zera, bo tego też dosyć dawno nie było. Na razie chciałbym tutaj jeszcze z farmy ponagrywać, no i już teraz vlogi częściowo na gospodarstwie mojego wujka. Za niedługo mogą też się na kanale rozpocząć, bo niewiele brakuje, żeby sezon się w polu rozpoczął i tak dalej, więc no zobaczymy, co z tego jeszcze wyniknie. W tej chwili myślę, żeby tutaj na farmie jeszcze ponagrywać te parę filmów, żeby ponadrabiać to wszystko, zabrać się na farmie za robotę, bo też pomału będzie trzeba się za to brać, szczególnie pod nowe nabytki, które miałbyś w weekend się pojawić ten film. No niestety muszę go przesunąć na inny termin, może nawet jak się zanim ferie rozpoczną, to może czwartek, piątek zaczniemy sobie coś działać. Zobaczymy zresztą, co z tego wyniknie, bo naprawdę planów jest masakrycznie dużo na ten rok i zresztą, jak już mówiłem nieraz, żeby je zrealizować, to potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu. Więc moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to byłoby to na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie w ten wieczny dzień. No, mam nadzieję, że było mnie doskonale słychać i to, co powiedziałem, to powiedziałem. Jeszcze będę może do tego tematu wracał za jakiś czas. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyniknie. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze, komentarza, udostępnienia innym. Zapraszam na kanały, które są standardowo wymieniane. Zadawajcie masę pytań do Q&A.
No bo naprawdę dzięki temu te Q&A się pojawi oraz pytanka różne, takie typu co z hodowli kurnie z królików, które się pojawiło z owymi nabytkami, więc bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie, myślę, że już jutro. Trzymajcie się, na razie, cześć!